Patrzymy się na lasalet. to można powiedzieć, że to są objawienia zawsze aktualne. O ile sekrety, no, mają to do siebie, że przynajmniej w pewnej części tej politycznej się zdezaktualizowały zupełnie. W wersji w części kościelnej, no jest pytanie, czy się realizują się, czy to jest jednak nieprawda? O tyle w, tej, w tym głównym objawieniu. Które się pojawia, mamy przynajmniej trzy bardzo ważne elementy, które pozostają nieustannie aktualne. Po pierwsze, Matka Boża w Halet mówi nam o sobie, i mówi o tym, że jest blisko każdego z nas, że y, czuwa nad nami, że nas kocha do szaleństwa i że wciąż przez miłosierdzie, które Bóg jej okazuje, wlewa, wylewa na nią, ona wylewa to miłosierdzie na nas. Chroniąc nas przed surowym sądem. Po drugie, Maria mówi nam bardzo, bardzo mocno, że nad światem jest Boża Opatrzność. I że ta Boża Opatrzność czuwa także, także przez Jej ręce nad każdym z nas, ale również mówi nam, że także nasze drobne wybory, nasze drobne decyzje mają wpływ na całą rzeczywistość. Jeżeli będziemy przeklinać, mówi Maria, jeżeli będziecie przeklinać, jeśli nie będziecie się modlić, jeśli nie będziecie świętować niedzieli. To, to będzie miało skutki dla świata, nie tylko dla Was, ale również dla świata, ponieważ modlitwa chrześcijan ma znaczenie fundamentalne dla podtrzymywania świata. To jest nasze zadanie, po to jesteśmy powołani nie, żeby się modlić za świat, żeby go nieść, nie, żeby ta modlitwa sprawiedliwych pozwalała przetrwać światu dalej. Tych dziesięciu sprawiedliwych, którzy się modlą w każdym pokoleniu, sprawia, że świat nadal istnieje. Więc to Maria nam również w tym objawieniu przypomina, ale przecież nie mówi nam spokojnie Jezus i Bóg Ojciec, i Syn Boży i Duch Święty zawsze są z ludźmi. I wreszcie mówi nam o znaczeniu drobnych wyborów. Maria nie przedstawia tam jakiejś wielkiej drogi, tylko mówi przynajmniej Ojcze nasz i zdrowaś Mario codziennie odmówić. Jak już nie możecie więcej, to przynajmniej tyle. I to jest bardzo dobry znak, bo on nam mówi, oczywiście będą ludzie, którzy i dobrze. Tuż będą się modlić dużo więcej, ale jeśli nie możesz więcej, to przynajmniej tylko tyle. A potem będziesz mógł więcej, to dorzucisz więcej. Małymi krokami do wielkich celów. Mówi nam: Świętujcie niedzielę. Nie mówi, codziennie musicie być na Świętej. To cudownie, jak ktoś może być. Każdy, kto tak jest, to wie, jak to jest niesamowite przeżycie. Ale mówi przynajmniej, no, no, przynajmniej w niedzielę bądźcie na Świętej. Wreszcie mówi Maryja, nie przeklinajcie, cencie swoje słowo. Pamiętajcie, każde słowo jest ważne, z każdego słowa będziecie rozliczeni. I to są te rzeczy, o których Maryja mówi. I one są zawsze aktualne. Niezależnie od tego, jak bardzo zmienił się kontekst, jak bardzo zmieniły się ludzkie biedy, to one jest aktualne. I wreszcie te dwie postacie tych dwóch, dwojga, dwójki wizjonerów, są także niezwykle aktualne. Bo to są ludzie tacy jak my, z rodzin pokiereszowanych, porozbijanych. Niepełnych, dotkniętych rozmaitymi brudami i grzechami. To są ludzie, którym się masa rzeczy nie udaje, i do nich przychodzi łaska. No nic bardziej nowoczesnego, nic bardziej współczesnego, nic bardziej dla nas. Ja bym powiedział, że Maksymin i Melania są chyba bardziej aktualni dzisiaj niż byli 175 lat temu. To jest właśnie w nich niesamowite.